Tak, bardzo wygodnie te bale są puste, rano. A co mamy? Mamy wyrzutnię rakiet. Jest to broń o wielkiej mocy, niestety jednorazowego użytku. Zatem nie wiem, nie za bardzo znam się na wyrzutniach rakiet. Ale to coś w rodzaju, jeśli odnieść do II wojny światowej, to jest Panzerfaust, po prostu rura, która wypali rakietę. I po użyciu nie daje się do ponownego nabicia. No tak. Wyrzutnia rakiet jest bardzo potężna. Nawet, o ile pamiętam, jednego bossa można załatwić jednym strzałem. Ooo, spokojnie. No, zaparkuj. I dlatego zachowam ją na inne okazje. W sklepie kosztuje, o ile pamiętam, 10 tysięcy. I tu jest trzeci emblemat. A to jest kolejna ciekawa lokacja, jaką jest staw rybny. Widzicie te małe kręgi na wodzie? To są właśnie ryby, do których strzelamy, by uzyskać 50 sztuk złota. I tych ryb naliczyłem, nie wiem, chyba z 10. One nie pojawiały się od razu, tylko po wybiciu jakichś 3 czy 2. No to tu trochę spędzam czasu, ponieważ nawet taka ilość złota mi się przyda. A właśnie, jeszcze tutaj jest skarb, który nam tu migoce. Trzeci żuczek. Znaczy chrząszcz. Strzelanie jest dosyć proste, ponieważ celownik zmienia kolor. Nawet nie trzeba zbytnio dokładnie celować, po prostu w jakiś obszar tego kręgu. Okej. Złoto, złoto. Czyli ta wioska, czy to, nie wiem, ta wioska na bagnach. Mieszkańcy tych bagien całkiem nieźle prosperują. Mają osobną wyspę na kurnik oraz osobne jakieś miejsce na staw rybny. Ej, chciałem trafić. Tak właśnie łowi się ryby, widzowie. Nie inaczej. Po prostu trzeba wziąć jakąkolwiek broń. Pójść sobie nad jakieś jeziorko i czekać, aż wasz celownik zmieni się na czerwony, prawda? Czy jeszcze jest jakaś rybka? Tak, to na pewno jest metoda dla niecierpliwych wędkarzy. Szczególnie jeśli mają karabin. O, nawet 100, dobra. Nie byłem właśnie pewien, czy można 100, ale w głównej mierze to właśnie 50 zgarniamy. I czy jest jeszcze jakaś rybka? Nie. Chyba nie. Chyba nie ma. To jest właśnie ta topiąca się. Zobaczmy. Raczej nie. Okej, czyli już mamy 3 emblematy. A teraz udajemy się dopiero na szukanie pozostałych części tabliczko klucza. Dopłynąć chcę najpierw do powiedzmy, zawsze to robiłem, czyli do tej najbardziej wysuniętej na zachód. Nie jestem pewien, ale jeśli chyba zbyt mocno w coś walniecie, to także tracicie zdrowie, więc miejcie to na uwadze, jak kierujecie. Dobra, płyniemy, płyniemy. Raczej tutaj, nie wiem,
Nic mi nie wiadomo o skarbach. Całkiem niezła palisadka. Tutaj, ale pamiętam, tak, jest ziółko. No, come to papa. No ej, no. Kurczę. Wiem, że Szewa to może wziąć. Szewa, ziółko. 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 Nie, to już jest naprawdę chamskie. Gro. Ziółko. Dobra. Załóżmy, że Szewa jest po prostu na odwyku i nie chce zgarnąć tego zioła. O ile wiem, w wersji konsolowej można zamieniać się miejscami. Niestety tutaj takiego czegoś nie zauważyłem. I raczej wątpię, czy w ogóle gra nas o tym informuje. Zatem po prostu właśnie tak cudacznie i na przełaj płyniemy do przystani. Która jest tutaj. Okej. I zobaczmy, mam to pod ręką. Granat. Dobra. Najpierw weźmy ten skarb. Pewnie rabujemy jakieś plamię z ich figurek obrzędowych. Co tu masz, co tu masz? Dostrzegam właśnie głupotę, jaką zrobiłem, a mianowicie, że nie wywaliłem tego karabinu. I przez tą głupotę nie będę mógł wziąć ziółka. I pewnie do tego Szewa nie mogę wziąć ziółka. Okej. Au! Spadaj. Chris. Tak, są zarażeni. Ci Magini różnią się nieco. Auś. Od tych, których spotkaliśmy wcześniej, ponieważ mają także kilka innych ataków oraz inne uzbrojenie. Widzicie, są uzbrojeni włócznie, niektórzy mają tarcze, które chronią ich od obrażeń. Okej, i mogą nas na nieźle przywalić. Można im także aplikować ciosy w ręce, praktycznie każdemu Marginiemu, ale z wywracaniem ich i deptaniem na przykład głów, to już nieco trzeba się nagimnastykować, niestety. No. Bam. Ponieważ, jak widzicie, bardzo szybko powstają z ziemi. Wow. Naprawdę nie zamierzam być otoczonym przez tych świrów. Dobra, użyjmy granatu. Te tarcze niszczą się po kilku strzałach, o ile pamiętam. Wow, krytyk, miło. W ogóle niszczenie strzałek, jak i większość elementów w Residencie jest bardzo dopracowana, nie niszczą nam się tak samo, a niech to. Wow. A właśnie, jeszcze jedną cechą tych Magini jest to, że bardzo szybko potrafią uskakiwać przed jakimś wymierzonym strzałem. Nie. Odwal się. Nie lubię ciebie. Paszał. Iluch jeszcze mam? Powiedzmy jeszcze jeden grant. I deptanko. Nie potrzebujesz.
Okej, w zasadzie to mógłbym właśnie tak zamienić te bronie. W każdym razie ziółko zebrane. Zdobywamy złoto i także w tych pomieszczeniach coś mamy. Jakim cudem Szewie tak szybko kończy się amunicja? To jest naprawdę śmieszne. Tu nic. A w tej skrzynce następna część tabliczki. Tabliczka wojownika.